Jesteś taki przystojny, mądry, masz piękne oczy, a jeszcze ten rudy zarost. On nie jest rudy. Bardzo bym chciała się z tobą spotkać, jak przyjadę do Warszawy. Pracuję w dużej korporacji, nie wiem, czy dostanę wolne. Czy mógłbyś mi przelać 500 zł na podróż i hotel? Oddam po wypłacie. Tak, zaczynamy. Internetowe znajomości nie są dzisiaj niczym nadzwyczajnym. Codziennie kogoś poznajemy, zaprzyjaźniamy się, a w ostateczności nawet potrafimy się zauroczyć. Ta cała sielanka trwa w najlepsze do momentu, kiedy sami nie padamy ofiarą przestępstwa. A dokładnie, wyłudzenia matrymonialnego. Takie historie stanowią swoisty temat tabu. No bo w sumie jak powiedzieć swoim znajomym, że daliśmy się nabrać na tkliwą historię kompletnie obcej osoby z internetu? A co więcej, tej samej osobie przelaliśmy jakieś środki. Czy od tego momentu nasi znajomi będą nas traktować poważnie? Każdy człowiek potrzebuje uwagi, zainteresowania jego osobą. Natomiast w momencie, kiedy trafia się już osoba, która nie tylko daje tę uwagę, ale również prawi miłe słowa, daje namiastkę uczucia, no myślimy zupełnie inaczej. Mówiąc bardziej poetycko, zaczynamy myśleć sercem, a nie rozumem. Pewne osoby działające w sieci bardzo dobrze to rozumieją i doskonale wiedzą, jak poprowadzić rozmowę, aby zdobyć nasze zaufanie. No bo w sumie bez zbudowania tego zaufania nie dostaną tego, czego oczekują. Czyli na ogół pieniędzy. Schemat niemalże w każdej takiej sytuacji jest bardzo podobny. Uprzejma rozmowa, opowiadanie o swojej nieszczęśliwej miłości, szukaniu szczęścia albo opowiedzenie o jakiejś tragedii rodzinnej. Wszystko po to, aby wzbudzić u swojego rozmówcy współczucie. Bo od współczucia do realnej pomocy droga nie jest daleka. Taka osoba słucha przede wszystkim was, umiejętnie dobiera pytania. Nie dlatego, że jest wami zainteresowana, czy też czuje do was empatię. Po prostu chce zgromadzić jak najwięcej waszych czułych punktów, aby później te punkty zwyczajnie wykorzystać. Im dłuższa rozmowa, tym bardziej wasza czujność jest uśpiona. Natomiast w momencie, kiedy dana osoba poczuje się już dosyć pewnie w swojej sytuacji, no określi swoje prawdziwe cele. Pieniądze, laptopy, telefony. W zależności, ile po prostu może od was wyciągnąć. Zwróćcie proszę uwagę, jak dana osoba do was pisze. Nie mówi przecież przelej mi kasę, bo ja tak chcę, ale przelej mi 100-200 zł, ponieważ potrzebuję do ciebie przyjechać, chcę do ciebie przyjechać, ale potrzebuję na to pieniędzy. No, kończą mi się środki na telefonie, ale fajnie by było z tobą dalej pisać, więc jeżeli możesz, no to tam przelej 50-100 zł. Ewentualnie jestem chora, no i brakuje mi na lekarstwa. Czym mógłbyś poratować? Tyle już ze sobą rozmawialiście, poznaliście niemalże historię swojego życia, to co, nie pomożesz w takiej sytuacji? Proszę cię, przecież to może być przyjaźń życia. A co tam przyjaźń? To może być miłość życia. Takie znajomości kończą się albo po jednym przelewie, po kilku dniach lub po kilku tygodniach. Wszystko w zależności od tego, kiedy ta wasza szczodrość się zwyczajnie skończy. I dopiero wówczas, kiedy spojrzycie na to z boku, spojrzycie na to trzeźwym okiem, okazuje się, że daliście się zwyczajnie oszukać. Bardzo często osoba, która padła ofiarą oszustwa, obwinia siebie. Uważa, że jest głupia, że jak mogła się dać tak perfidnie wykorzystać i chce o tym jak najszybciej zapomnieć. Nieważne, czy straciła kilkaset, czy nawet kilka tysięcy złotych. Grunt, aby rodzina czy też znajomi się o tym nie dowiedzieli. I temat zamknięty. Uważam, że tego rodzaju postępowania, więc zamiatanie sprawy pod dywan, to ogromny błąd. Od samego początku pandemii zgłosiło się do mnie kilkanaście osób z podobnymi historiami, z prośbą o pomoc prawną. Jak to wygląda, jak to rozwiązać, co na ten temat w ogóle mówi polskie prawo. Natomiast uważam, że takich osób jest zdecydowanie więcej. Natomiast albo się wstydzą, albo zwyczajnie chcą zamieść tą sprawę pod dywan. Osobiście uważam, że nieważne, czy straciliście 100, 200 zł, czy też jesteście stratni dużo większe kwoty, ale jeżeli państwo daje wam narzędzia do obrony, to powinniście z tych narzędzi korzystać. W przeciwnym wypadku dajecie takim osobom ciche przyzwolenie na tego rodzaju praktyki. Bo jeżeli nie wy, to ktoś inny. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i takie osoby, dopóki nie dostaną żółtej albo czerwonej kartki, będą działać dalej, wykorzystując i krzywdząc innych. A jednocześnie śmiejąc się z naiwności ludzi i ze swojej bezkarności. Wspomniane narzędzia, które daje nam prawo, to w zależności od sytuacji prawo cywilne, jeżeli chodzi na przykład o pożyczkę, albo prawo karne. I tutaj chociażby artykuł 286 kodeksu karnego, który penalizuje przestępstwo oszustwa, dajmy na to matrymonialnego. Najczęściej do czynienia w takich sytuacjach mamy z czynem określonym w artykule 286 kodeksu karnego, czyli przestępstwa oszustwa. Ustawodawca wskazał w nim, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem, za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tym samym osoba, która chce od nas wyłudzić pieniądze, posługuje się fałszem. Tworzy w tym celu jakąś rzeczywistość i robi wszystko, abyśmy my w tą rzeczywistość uwierzyli. No i przelali pieniądze. Zwróćcie uwagę, że nie mamy tutaj do czynienia z przestępstwem kradzieży.
Ta osoba nie zmusza nas do tego, abyśmy te pieniądze przelali, a tym bardziej tych pieniędzy nam nie odbiera. Sami to robimy. Jesteśmy tutaj pod wpływem błędu. Zupełnie inaczej postrzegamy rzeczywistość, a wszystko za sprawą tej osoby. Jest to niezwykle istotne, ponieważ żeby wykazać oszustwo, będziemy musieli udowodnić, że dana osoba działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie nas w błąd. I robiła to zupełnie celowo. Jednak czym jest to błędne rozeznanie? Inne postrzeganie rzeczywistości, o której mówiłem wcześniej. I na ten temat wypowiadał się chociażby Sąd Najwyższy w 1986 roku w październiku. Stwierdził on bowiem, że nieprawidłowe odzwierciedlenie rzeczywistości w świadomości rozporządzającego mieniem stanowić ma więc rezultat podejmowanych przez sprawcę działań. Okej, czyli co? Mówiąc po polsku, sprawca danego przestępstwa działa na podstawie naszego błędnego wyobrażenia. A co więcej, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że źle odbieramy jego zamiary i jeszcze to wykorzystuje. No dobrze, ale kiedy już mamy taką sytuację, no to gdzie to zgłosić? Policja, Instagram, Facebook, a może operator sieci komórkowej? Sprawę taką, a dokładnie przestępstwo, trzeba jak najszybciej zgłosić do prokuratury albo na policję. Oczywiście konieczne będzie posiadanie dowodów, chociażby zapisów rozmów, maili, screenów, ewentualnie świadka, no, który potwierdzi taki stan rzeczy. Miejmy świadomość tego, że w takiej sytuacji prawo stoi po naszej stronie. I nawet jeżeli popełniliśmy błąd, nie zorientowaliśmy się, że mamy do czynienia z oszustem, mamy prawo do obrony. Cytując klasyka, bo to nie o pieniądze chodzi, panie Arku, tylko o honor. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja natomiast żegnam się z wami i do zobaczenia już w przyszłym tygodniu. Cześć.